Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 20 września. Zaczynamy od kart Tarota i Lenormand. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, 20 września. Wszystkich pozdrawiam oglądających. Myślę, że u Was wszystko w porządku, czujecie się dobrze, bezpiecznie, także zaczynamy. 20. No i mamy oczywiście 8 mieczy. Ósemka mieczy to są różnego rodzaju, moi drodzy, obawy, można nawet powiedzieć lęki, kontrolowanie bardzo swojego zachowania, także manipulacje ze świata zewnętrznego. Czegoś się obawiamy. Tutaj też, moi drodzy, jest szukanie czegoś w internecie być może dla niektórych, ale te obawy mogą być nieuzasadnione. Tu, kochani, czujemy się jak w potrzasku, czujemy się jak w zamkniętej klatce, w takiej sieci. Mogą być, moi drodzy, różnego rodzaju właśnie z zewnątrz manipulacje, komplikacje, które możemy odczuwać i brać to do siebie bardzo. Świat zewnętrzny tutaj nie daje nam spokoju tego dnia. Także obawy i zastraszanie samych siebie. Moi drodzy, najlepszą metodą tutaj na ten dzień to jest spokój, tak? Pozostanie wiernym samym sobie, tak? Nie przejmowanie się zbytnio i też niesłuchanie wszystkiego, co nam daje internet. Także te wszystkie sprawy, moi drodzy, naprawdę dzielmy na czworo to, co słyszymy, to, co jest nam podane. To jest taka papka. Nie można wierzyć wszystkiemu. Dobrze, moi drodzy, to jest taka rada ode mnie, aby to wszystko sobie przeanalizować w głowie. Tutaj aspekt, kochani, zdrowotny też jest bardzo ważny, bo oprócz tego, że może boleć nas szyja, ogólnie kręgosłup szyjny, od kręgosłupa szyjnego mogą boleć nas kręgi, ramiona, tył głowy, to jest bardzo poważna sprawa, bo tu może wystąpić ból, ale też różnego rodzaju bóle psychosomatyczne, też jakieś takie bóle spowodowane stresem, tak, różnego rodzaju. To jest jeden taki ważniejszy aspekt, moi drodzy. Psychika bardzo nadwyrężona może być tutaj przy ósemce mieczy. No i zobaczmy kartę Lenormand do tej ósemki mieczy, czy nam to wyjaśni, jaką nam da radę, wskazówkę, co robić tego dnia. No tak, z jednej strony strach, obawy o naszą przyszłość, o nasze życie, z drugiej strony tutaj, moi drodzy, mądre rozmowy z kimś doświadczonym, ale też, moi kochani, pamiętajcie o tym, żeby mądrze wyważać wszystko to, co się dzieje dookoła nas, nie wierzyć wszystkiemu, bo tutaj dużo jest, moi drodzy, pomówień, plotek, te informacje, które dochodzą do nas z zewnątrz, ze świata, z mediów, to wiadomo, że nie są wszystkie prawdziwe. Także nie przejmujmy się na zapas, taka rada ode mnie. Nic więcej, nic dodać, nic ująć, moi kochani. Myślę, że to jest takie otworzenie oczu tego dnia. Powinniśmy zdjąć taką maskę z oczu i zobaczyć tak naprawdę, że dużo rzeczy mamy tutaj nieprawdziwych w informacjach. Dobrze, moi drodzy, ja Wam życzę takiej rzeczywistej oceny sytuacji, mądrości, przy tych sowach, mądrych rozmów, mądrych rozważań i moi drodzy, sami tutaj opiniujcie świat zewnętrzny, sami sobie, moi drodzy, tłumaczcie, że nie wszystko jest prawdą, że dużo jest kłamstw, konfabulacji, dużo jest pomówień
I my to wszystko otrzymujemy do naszej głowy i przejmujemy się. Także niepotrzebnie. Dobrze, moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wspaniałego dnia.